Pytanie było, czy wkładka jest dla zdrowej stopy, czy dla chorej. No to tak samo jak ćwiczenia są, dla zdrowego, czy dla chorego. Ćwiczenia są dla wszystkich i wkładka jest dla wszystkich, czy ma chorą stopę, czy zdrową. Jeżeli ma zdrową i nosi nową, prawidłową wkładkę, to ja właśnie na to odpowiadam. Proszę tylko dobrze mnie usłyszeć. Jeżeli pani ma zdrowe stopy, to właściwa wkładka ortopedyczna utrzymuje te stopy przy zdrowiu. Dlatego i tak trzeba to robić. No a jeżeli nie? Przed chwilą miałem pytania, że jego plecy nie bolą, to on nie będzie tego robił, ale tego. To się po to ćwiczenia robi, albo zakłada właściwe wkładki czy pasy, które usztywniają plecy przy ćwiczeniach, na przykład przy ciężkich pracach, żeby nie dostać kontuzji. Wkładki są tak skonstruowane, że nosi się je i przy zdrowych, i przy chorych stopach. Czemu ona ma tu przeszkadzać przy zdrowej stopie? A na jakie płaskostopie ona jest? Na podłużnej, na poprzeczce. O, właśnie o to chodzi. Ale pan tam pisał właśnie, poprzeczne i podłużne. Tak, ale tam jest wpisane, proszę pani, jest wpisane, tylko pani nie doczytała. Ja wiem, co ja piszę. Ja to robię od 30 lat, myślę, pani, tam nie zrobiłem żadnego wyrazu, bo pani nie doczytała. No może tak, trudno tutaj się To jest przeciw wszelkiego rodzaju płaskostopiom, jeszcze więcej powiem. Bo płaskostopia występują nie tylko w poprzecznej podłużne. Jest jeszcze wiele rodzajów, o których się nie mówi. Tak jak o zmysłach w 6, 7. No proszę pana, ja od chirurga, on mi napisał, że to ma być wkładka supinująca z pelotą metatarsalną. Czy ona odpowiada temu? Tak.